Pomysł zrodził się z fascynacji historią misia Wojtka. Opowiedziałam ją radnym osiedla Krzekowo bez rzeczy, a gdy planowaliśmy skwer, z którego mogliby korzystać wszyscy mieszkańcy, podjęliśmy decyzję o poświęceniu go właśnie Wojtkowi, powiedziała papio Anna Pieciukiewicz z Rady Osiedla Krzekowo bez rzeczy w Szczecinie. W Polsce i za granicą powstały już pomniki słynnego Niedźwiadka. My chcieliśmy zrobić coś więcej, aby było to miejsce zabawy, miejsce wspólne, ale z elementem edukacyjnym, a przede wszystkim popularyzujące historię, dodała Pieciukiewicz. W Kasino stanie pomnik Niedźwiedzia Wojtka. Prawdziwy żołnierz, który wziął udział w bitwie. W 2016 roku ulicy, przy której ma powstać skwer, nadano nazwę Misia Wojtka. Koncepcję placu zabaw opracowała architekt krajobrazu Joanna Majewska z Gdańska. Na skwerze o powierzchni niespełna pół hektara ma powstać między kropka i neutron. Bezpieczna zjeżdżalnia, drewniana ściana wspinaczkowa, tor przeszkód, małe rzeźby armat, czy pocisków artyleryjskich oraz tablice edukacyjne. Jedną z głównych atrakcji ma być pomnik Misia Wojtka. Pomysłodawcy chcą ogłosić konkurs na jego projekt. Widzimy duże zainteresowanie Szczecinian tym pomysłem. Osiedle, przy którym ma powstać plac zabaw, jest specyficzne. Niedaleko mamy korpus NATO, mamy już skwergen. Sosabowskiego, w okolicy mieszkają wojskowi. Być może jeśli wybudujemy taki skwer, podobne zaczną powstawać w całej Polsce, powiedziała Pieciukiewicz. Galeria przejść do galerii Kapral Wojtek, co lubił piwo. Historia niedźwiedzia w armii Andersa. Zdjęcia i wideo. Historia niezwykłego niedźwiedzia żołnierza, który walczył u boku Polaków z armii generała Władysława Andersa, zadziwiła cały świat. Poznajcie kaprala Wojtka. Reuireis, main, function, Reuireis, moduls psas Lideszow. Według wstępnych szacunków, koszt powstania skweru to 600 tys. Złoty z budżetu miasta, Rada Osiedla ma otrzymać 100 tys. Złoty na wykonanie projektu technicznego. Radni zapowiadają, że pozostałą kwotę będą się starali uzyskać z Urzędu Miasta, czy z budżetu obywatelskiego. Projektem chcą też zainteresować Ministerstwo Obrony Narodowej. Niedźwiedź Wojtek był polskim żołnierzem w stopniu kaprala w II wojnie światowej. W kwietniu 1944 roku, niedźwiadka brunatnego wykupili od irańskiego chłopca żołnierze 22. Kompanii zaopatrywania artylerii wewnętrzny 2. Korpusie polskim pod dowództwem gen. Władysława Andersa z jednostką przeszedł szlak bojowy z Iranu przez Irak, Syrię i Egipt do Włoch. W bitwie o Monte Cassino przenosił skrzynię z amunicją artyleryjską. Wtedy symbolem 22 kompanii stał się niedźwiedź z pociskiem w łapach. Po demobilizacji trafił do ogrodu zoologicznego w Edynburgu. Tam zmarł 2 grudnia 1963 r. Wstępne plany budowy skweru im. Misia Wojtka, zakładają ukończenie prac wiosną przyszłego roku. Pomysłodawcy zapowiadają, że chcieliby oddać mieszkańcom skwer 18 maja 2019 r., wewnętrzny 75. Rocznicę bitwy o Monte Cassino.